Radio Teatr prezentuje. Wniebowzięcie. Scenariusz Stach Szulist. Beny, kurwa, to ty? Co robisz w takim miejscu? Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie ciebie tutaj. Zarzekałeś się, że nigdy cię nie dopadną te urzędowe dyrektywy. Tak, tylko wpadłem. Przypadkiem. Po drodze jakby. Nie, chrzań. Tutaj nie wpada się przypadkiem, tylko z konieczności. Jak już nie masz gdzie, a koniecznie musisz obniżyć skalę buzowania testosteronu, bo inaczej ociepiejesz. Ale dobrze, że w końcu i ty porzucasz stare i zakazane metody rozładowywania napięcia i idziesz w komitywę z zalecanymi trendami oraz dyrektywami Państwowej Inspekcji Zdrowia Płciowego. Stary, jeśli chcesz utrzymać się na powierzchni, musisz się dostosować. Mnie też na początku wydawało się to absurdalne, ale przywykłem. A jak chcę czegoś ekstra, to idę tam, gdzie wszyscy wiedzą, że należy iść w kryzysie. O czym ty? O ruchaniu, stary, o ruchaniu prawdziwym mówię. To jak... jeszcze raz to samo. Dzięki. A tobie radzę nie udawać świętoszka, tylko wybrać z oferty najlepsze automatyczne dupeczki i rozluźnić się jak trzeba. Kiedy ja dopiero... A ja już jestem po... I słowo daję, nawet najlepsza żona z przydziału nie zrobi ci tak dobrze, jak robi to załoga tej firmy. Poza tym, według najnowszego rozporządzenia, żony nie są już od świadczenia przyjemności. Dlatego stworzono takie instytuty. Nie bez powodu nazwali je wniebowzięcie. Mają tu taki sprzęt, że normalnie dech zapiera. No właśnie, Jaro. Bo skoro już na siebie wpadliśmy, to chciałbym się może ciebie poradzić. Jako starego kumpla, no wiesz. Nie wiem, ale wal jak w dym. No... Jakby to powiedzieć, w sprawie tego... No wiesz, seksu tu oferowanego. Chciałbym, żebyś coś doradził. Bo chciałem moją przydzieloną żonę zapytać, ale z żoną o takich sprawach jakoś tak głupio. Poza tym, ona teraz zaaferowana jest tą nową rządową ofertą skierowaną do kobiet, że niby też będą miały instytuty orgazmu dla nich przeznaczone. Niby w ramach równości to wszystko. Sam więc rozumiesz. Doskonale cię rozumiem. Też mojej nic nie mówię. Po chuj ma się potem wkurwiać i piekło z domowego nieba robić, choć niby pogodzona z faktami i dyrektywami ministerialnymi, ale jedno tylko mogę ci doradzić. O seksie się nie gada, tylko go uprawia. Krótko mówiąc, się nie pierdoli, tylko pierdoli co należy, albo jak w tym przybytku, daje się pierdolić, kumasz? Jak tu już jestem... Jaro, co ty mi ostatecznie radzisz? Zapierdalać na górę, jak tylko cię zawołają i nie wybrzydzać. Instrumentarium? Mua! Prima sort! Ta oferta na tyle oryginalna, że nie znam człowieka, który wyszedłby stąd niezadowolony. No, chyba że... Że co? Pojeb kompletny i nieudacznik, który nie wie, że seks to zdrowie, bo w przeciwnym razie klatka dla wariatów. O, ja pierdolę, muszę lecieć, bo moja kobieta pewnie zaczyna się martwić. Trzymaj się i do boju. Numer 57. Proszony do recepcji na pierwszym piętrze celem przygotowania do świadczenia rutynowej usługi opróżnienia z nadmiaru produktu biologicznego z najądrza. Jednocześnie w imieniu spółki Skarbu Państwa życzymy oczekiwanych doznań. O bogowie,
Chyba moja kolej. Nareszcie raczył pan dotrzeć. Wiem, że jest pan u nas pierwszy raz, więc tylko dlatego dostał pan szansę czekania na siebie. Następnym razem tak nie będzie. Ale ja zapłaciłem, więc... Tutaj wszyscy płacą. I po zaproszeniu należy niezwłocznie meldować się na recepcji. Należy zmieścić się w normie czasowej określonej w regulaminie instytucji, by zameldować się na górze. Czas to pieniądz. Liczy się zatem każda sekunda w towarzystwie naszego instrumentarium i jego wysoce profesjonalnej obsługi. To tutaj nie pracują te... no jak to mówią, prostytutki? Jeszcze raz użyje pan w tym miejscu tego określenia, to zlecę ochronie wyrzucić pana na zbity pysk. A prostytutek? Czy kurew, jak wy... tak zwani mężczyźni z mentalnością sprzed wieków macie niektóre z nas w zwyczaju nazywać, to szukaj pan sobie w przedmiejskich zaułkach bądź w piwniczych burdelach. Zatem do rzeczy. Na co się pan zdecydował? A na co można? Z racji pełnionych funkcji urzędowych przyznano panu pełny pakiet. Co to znaczy? Nie sprawdził pan w sieci? Nawet nie wiedziałem, że to można. Dysponujemy na tyle szerokim spektrum usług w zakresie procesu fizjologicznego, zwanego też pełną satysfakcją spełniania procedury zaspokajania seksualnego, iż nawet totalni impotenci wychodzą stąd z uśmiechem na ustach. Albowiem jesteśmy wiodącą w tym zakresie spółką Skarbu Państwa o międzynarodowej niemal renomie. Ale w te detale nie będę pana jako nowego klienta wtajemniczać, a mam nadzieję ocierającą się o pewność, że odtąd stałego. Więc tylko oznajmiam. Ma pan do dyspozycji seks konwencjonalny z użyciem czterech elastycznych wagin, do wyboru oczywiście. Ekologiczny masturbator do zastosowania w pozycji horyzontalnej, pionowej i podwieszanej. Pańskiej rzecz jasna. Oralne pieszczoty przy zaangażowaniu dynamicznych ust produkcji japońskiej firmy o nazwie... nie do wymówienia, z możliwością regulacji tempa ssania. A także... A może by tak coś normalnego? Normalnie, proszę pana, to już było. Teraz jest proceduralnie w połączeniu z najnowszymi trendami technologicznymi. Ja jednak wolałbym coś normalnego. Co ma pan na myśli? No, na ten przykład... O, ja sobie leżę, a ona, rozumie pani, tak sobie na mnie w górę i w dół, w górę i w dół. I tak do skutku. Skutku? Czego skutku? No, jakby to powiedzieć, bo całkowicie się nie rozeznaję w tym obowiązującym w tym zakresie nazewnictwie. Kiedyś to się nazywało wytryskiem nasienia, a teraz, wie pani, chyba opróżnieniem z produktu ubocznego na jądrza, czy jakoś tak. A o to panu chodzi. Proszę poczekać, zaraz sprawdzę. Mam. Chodzi panu o taką archiwalną pozycję nazywaną niegdyś pozycją na jeźdźca albo no nie, jazdą na oklep? Na jakimś zabytkowym filmie to widziałam, starożytnym, westernem to chyba nazywali, czy jakoś podobnie. Tam jeszcze były konie. Nigdy o czymś takim nie słyszałam w odniesieniu do ludzi. Zatem z pewnością nie mamy w zestawie tej usługi. Ale na coś w końcu musi się pan zdecydować. Bo prawie połowa pańskiego czasu na powrót do stanu równowagi napięciowo-emocjonalnej już minęła. To może to pierwsze. Seks konwencjonalny z zastosowaniem czterech wagin elastycznych, wykonanych z ekologicznych materiałów o strukturze wydatnie spiętrzającej przyjemność. A może woli pan automatyczne? Niech będą te elastyczne. Słuszny i dobry wybór. Dlaczego?
Niczego przed klientami nie ukrywamy. Elastyczne obsługuje człowiek przy wsparciu komputera. Więc jak coś nie pyknie, to zawsze można wyłączyć. A automatyczną obsługuje tylko komputer. Więc jak nawali, to może nawet urwać. Ale nie będę pana straszyła, bo ostatecznie musi się pan skoncentrować na postawieniu tego, co pan tam ma do działania, by efekt był maksymalnie zadowalający. Pana oczywiście. No i nas przy okazji, bowiem zadowolony klient to prestiż dla firmy. Zatem zapraszam pana do kabiny numer 122, gdzie zostanie pan poddany oględzinom i zabiegom przygotowującym do skorzystania z usługi. Po wszystkim zaś wypełni pan formularz oceniający jakość usługi. Zalecam ocenić pozytywnie, żeby potem uniknąć kłopotliwych pytań ze strony organów kontrolnych i służb troszczących się o satysfakcję życiową społeczeństwa. Niczego nie wnosimy. Niczego nie mam. Przecież jestem na gusieńki. W odbycie też niczego nie ukrywamy. Nic by tam nie weszło. Nawet pan nie wie, co mężczyźni w tyłkach usiłowali tu przemycić. Nie wyobrażam sobie nawet. No i bardzo dobrze. Ręce trzymamy wzdłuż ud. Proszę dać trochę swobody temu, co ma być poddawane procesowi obróbki. Jestem tu pierwszy raz. Stąd to wszystko. Wiem. Niby skąd? Z kartoteki sieciowej. Poza tym to widać. Proszę wygodnie położyć się na tym meblu. Trochę twarde. W trakcie wykonywania usługi o wszystkim pan zapomni. Długo to potrwa? W pana przypadku musimy zmieścić się w 14 minutach. Proszę więc postarać się mentalnie o jak najszybsze postawienie tak zwanego organu płciowego w pozycję gotową do świadczenia usługi. Staram się, ale jakoś sam nie chcę się przygotować. Czyli wbrew zaleceniom Ministerstwa Zdrowia Płciowego obsłużył się pan sam tuż przed wizytą? Wie pan, że to prawnie zabronione? Nowe prawo religijne też tego zabrania. Nie, to raczej z nerwów. Tylko dlatego, że jest pan u nas pierwszy raz, udzielę panu wsparcia w postaci zastrzyku pozbawiającego uczucia wstydu, lecz bez gwarancji, że w pozostałym dla pana czasie uda się doprowadzić do opróżnienia nadmiaru zbędnego produktu z najądrza, by nie doszło do niepożądanej dekapacytacji poza murami naszej instytucji. Rozumie pan? Nie rozumiem, ale rozumiem. No, i to się nazywa prawdziwie obywatelska postawa oraz działanie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia Płciowego. Proszę zdjąć te ręce z moszny i rozsunąć uda. Szerzej. Szpagatu należąco nie umiem wykonać. Dowcipniś. Jednak dżunglę pod jądrami należało przed przyjściem do nas wykarczować. Nikt tego nie zauważył w trakcie przygotowywania pana do usługi? Zauważył. To dlaczego pozwolił wejść? Bo nie pozwoliłem, jak to pani powiedziała, wykarczować. Bał się pan, że pana skaleczy? Urwie? Nie, ale jeszcze żaden facet mnie tam nie dotykał. Wciąż jest pan niedostosowanym do nowych realiów. Tylko przypadek sprawił, że ja pana obsługuję. Godzinę temu asystent stosunku, wybitny fachowiec, który miał tutaj być na zmianie, złamał sobie rękę. I gwarantuję panu, że spod jego rąk wyszedłby pan być może bardziej usatysfakcjonowany niż spod moich. A teraz zamykamy oczy i pełna koncentracja. Gdzie mi pani chce to wkłuć? W prostatę. Ale proszę zamknąć oczy, nic pan nie poczuje, a o proszę, jak pięknie się podnosi.
Zobaczymy, gladiatorze, jak się będziesz zachowywał w starciu z wysokiej klasy mechanizmami wyzwalania stanu rozkoszy. I co teraz? Uruchomię tylko system i zaczynamy. No i mamy to. Na wszelki wypadek, żeby pobudzić przesadkę mózgową, włączam panu wizualizację przed oczami. Co pan woli? Soczyste waginy, tudzież w niegrzecznej komitywie z penisami, wyuzdanie rozchylone usta, falujące biusty, czy może coś bardziej drastycznego? I bez tego już mi coraz lepiej. Mogę ewentualnie włożyć panu jeszcze palec? W usta? W dupę! Lepiej nie, bo mi jeszcze pani tym paznokciem gdzieś zajedzie. Mechaniczny w kształcie penisa miałam na uwadze, bo jeśli mój, to tylko w lateksie i za dodatkową opłatą. O, poproszę. W ogóle to ma pani ładny wzorek na paznokciu. Całkiem jak moja żona. Cieszę się. Jednocześnie posłałam dyspozycję, aby ściągnęli panu należność z konta na moje osobiste podkonto widniejące pod kątem firmy. Konkretnie na zakładkę napiwek. O cholera! Co się stało? Pański czas dobiega końca. Zostało jeszcze tylko 30% do pełnego orgazmu! Kurwa mać! Nie przeklinamy w tym miejscu. To w końcu poważny Instytut Narodowy. Nic na to nie poradzę. Koniec. Maszyna stanęła, a tym samym... O właśnie, opada też pański organ płciowy. Przykro mi, jeżeli to nieprzyjemne uczucie, ale na przyszłość proszę nie marnować czasu. Mogę panu tylko podpowiedzieć po starej znajomości, jak niegdyś powiadano, że może pan sobie sam tę przyjemność dokończyć w domu albo tam, gdzie pański przyjaciel zasugerował. Chyba, że podlega pan już trzeciemu stopniowi kontroli kierowania życiem przez wyspecjalizowane jednostki budżetowe państwa. Właśnie od wczoraj mam już pełną kontrolę. Teraz rozumiem, dlaczego mimo dojrzałego jakby wieku zdecydował się pan odwiedzić wreszcie naszą instytucję. A póki co, proszę już iść. Za 5 minut to miejsce będzie zaspokajało podstawowe potrzeby fizjologiczne z zakresu seksu kogoś bardzo wysoko postawionego. Do kolejnej wizyty! Ale... Jesteś wreszcie! Doczekać się już nie mogłam twojego powrotu. Wiem, że jako pospolitej żonie, która dopiero pnie się w tym obszarze po odpowiednie kwalifikacje i apanaże, nie wypada mi wypytywać cię o szczegóły przebiegu wizyty w instytucie, ale tym razem nie mogłam się doczekać. Wyobraź sobie, że doczekaliśmy się. Nie podskakuj tak jak nieopierzona smarkula. Obserwują nas. Tym bardziej teraz, kiedy nadano nam już status małżeństwa narodowego. Choć nie wiem, jak sobie z tym obciążeniem poradzimy. Teraz już musimy. Co chcesz mi powiedzieć? Czytaj. Co to jest? 4 godziny temu przyszła ta wiadomość, obwieszczona stosownym gongiem w komunikatorze. Jako rangi państwowej. Czy ty to rozumiesz? Staram się. To czytaj. Kiedy się skupić nie mogę. Będziemy mieli dziecko. Tak szybko? Też się zdziwiłam. Dopiero co oddawaliśmy do kliniki reprodukcyjnej materiały biologiczne. A tu masz. Już jest. Od tygodnia. Jak piszą, w fazie dojrzewania embrionalnego. Za miesiąc pozwolą nam pójść popatrzeć przez kwadrans. Musimy zacząć uczestniczyć w Narodowym Programie Budowania Instynktów Rodzicielskich i Opiekuńczych. Chyba, że oni zechcą przejąć to od nas. W końcu płacimy wysokie podatki. Ja bym jednak chciała. Co? Sama się spełniać rodzicielsko i opiekuńczo. Poczuć, jak to jest, gdy potomek mówi do ciebie... Rodzicielko i opiekunko życiowa. Nie rozmarzaj się zanadto.
Nie ty w tej sprawie będziesz podejmować decyzję. Znasz chyba obowiązujące w tym zakresie prawo. Znam i nie neguję go, ale dobrze by było. W tym pamiętniku, który jako dziecko znalazłam w sejfie mamy, po jakiejś jej prababce, nie wiem co to, ani czym dla matki było, że kiedyś kobiety same rodziły dzieci i je karmiły, potem wychowywały, przytulały. Rozumiesz? Dlatego ci mówię, nie rozmarzaj się. Wyglądasz na sfrustrowanego. Było aż tak źle? Raport nie wykazywał żadnych nieprawidłowości, bo pozwoliłam sobie włączyć z troski o ciebie dyskretne śledzenie w supersieci. Nie chcę o tym mówić, ale jak się sama wybierzesz, a prędzej czy później to nastąpi, nie radzę się spóźniać. Taka jestem szczęśliwa. Nawet specjalną ofertę żywieniową z tej okazji zamówiłam. Zjem, a potem i tak udam się na przewietrzenie głowy. O bogowie obecnie obowiązujący. Było aż tak źle? Nie umiem ci na to odpowiedzieć. Jestem Lulu, jakby co, przystojniaku. Szukasz czegoś naturalnego? Czy tylko tak sobie przyszedłeś popatrzeć, jak większość piździelców z tamtego świata? Piździelców? To znaczy, że przychodzą tutaj? Głupi chujek. Pewnie, że przychodzą. Bo tylko tu mają jedyną okazję uprawiać seks w sposób naturalny. Nie pod totalną kontrolą i przy użyciu maszyn, jak wymyśliła sobie ta banda starych eunuchów z rządu. Sami zresztą też tu przychodzą inkognito. W dodatku w asyście goryli, którzy przy okazji też potajemnie robią sobie lepiej niż w tych pierdolonych instytutach niby ruchania. Nieźle wtedy można zarobić. Nigdy bym nie przypuszczał. A co kurwa? Myślałeś, że nas nie ma? Nie istniejemy? Że to tylko opowiastki dla poprawienia sobie pierdolonych nastrojów? Kurwa, nie będę cię wtajemniczała w złożoność naszego świata. Gadaj, Fiucie, czego szukasz. Rozumiem. Pierwszy raz i zdezorientowany. Masz zajarać? Nie powiesz mi chyba, że u was tam sprzedają coś takiego na legalu. Czyli kurwa nie sprzedają. Ja pierdolę. Chyba nie jesteś jakimś psem, który za chwilę zwlecze tu swoją sforę, by wszystkich nas zagryzła. Szukam prawdziwego seksu. A. Prawdziwego seksu? Brzmi, no, po chuju. Powiedz mi jeszcze tylko, co to kurwa według ciebie jest ten prawdziwy seks? Bo już tak napierdoliliście w tym temacie, że nawet tutaj, w podziemiu, wszystkie dziwki się pogubiły. A niektóre zwariowały na serio. No, co to jest?
według ciebie? Powiedzmy, niech to będzie definicja prawdziwego seksu według... Kurwa, jak ty masz na imię? Benny. Benny. Czego się boisz? Że jak powiesz prawdę, to zaraz się tu zlecą i po tobie? Jak się będziesz tak stresował, to nawet ci nie stanie. Nie stresuję się. Nie mam ze sobą żadnego komunikatora. Nawet specjalne ubranie na przyjście tutaj skombinowałem. Od dobrego kumpla. To chyba jasne. Inaczej już by się za tobą przywlekli. A ty co tutaj robisz? Noż kurwa, chyba widać. Nie bardzo. Rzeczywiście jesteś tu pierwiosnkiem. Czym? Takie slangowe określenie. Daję dupy. W pakiecie możesz mieć lizanie cipki, ssanie cycków, palcówkę anal, obciąganie ze spustem, masturbating i... Ale zaraz, jak chcesz płacić? Udało mi się zdobyć gotówkę. Niezły instruktaż zrobił ci ten dobry kumpel. To co? Idziesz do mojej niszy? A dasz mi trochę ciepła uczuciowego? No masz go. Kolejny pojeb. Stary, u mnie są takie stawki. Klasyczne ruchanie stuwa, obciąganie ze spustem tyle samo, w dupę podwójnie, w dodatku w ogumieniu. A jak chcesz czegoś więcej, to do Lindy. Kto to jest? Stara kurwa. To znaczy? Że pamięta czasy, o których opowiada historie, w które wprost uwierzyć się nie da. Zwłaszcza te o seksie. Gdzie ją znajdę? To kosztowna wiedza, bo i ryzyko wysokie. Ile? Równowartość klasycznego ruchania albo obciągania. Proszę. Hej, Jackie! Zaprowadź tego miłośnika zabytków obyczajowych do świątyni rozpamiętywania epoki, co przeminęła bezpowrotnie. Niech się pierwiosnek popławi w mrzonkach starej kurwy. Czekałam na ciebie, młodzieńcza, od chwili, gdy tylko wkroczyłeś w rewir podziemia. To chyba jakaś pomyłka. Nie, młodzieńcze. Wyraźnie słyszałam, że szukasz prawdziwego seksu. Z całym sztafarzem ciepła temu towarzyszącym. Nie jego namiastki, którą mogła ci zaoferować ta smarkula. Lulu. Taka z niej Lulu, jak ze mnie Afrodyta. Raz ona jest Lulu, to znów Lila, Conchita i Larysa. A nawet diabli nie wiedzą, kim jeszcze bywa dla zaglądających w to miejsce. Zwykła młodociana dziwka. Ale ty, o ile wciąż jeszcze dobrze pamiętam, prawdziwego seksu chciałaś. No tak, ale... Ale co? Coś taki wystraszony, jakbyś matkę zmartwychwstałą ujrzał. Ha! Już wiem. Spodziewałeś się jakiejś młodszej. Że niby na gerontofilię to się nie piszesz. Tęskniący za prawdziwym seksem nie baczą na pomarszczoną skórę. Bo to tylko skóra. Zatem się nie pomyliłam. No, nie będę ukrywał. Wiem, wiem, pierdolca macie z tym kultem młodości. Zwłaszcza tam, w tym waszym podparagraf funkcjonującym świecie. Ale jedno ci, chłopczyku, powiem. Każdy, kto przeszedł przez ręce Lindy, umiera w przeświadczeniu, że było to czymś najwspanialszym, co mu się przytrafiło.
Sferę seksu i arsenał uczuć temu towarzyszących mam na względzie. Oni też tak mówią. A zaraz sobie pomyślałam, żeś się tu zjawił po rozczarowaniu bezdusznością maszyn iluzję rozkoszy dających. Co pani może o tym wiedzieć? Mam na imię Linda. To jest moje jedyne i prawdziwe imię. Od 100 niemale lat używane, bo myślę, że tyle mam. A wiem o tamtym miejscu tyle, co i ty. Bo też tylko raz tam byłam. To całe ichnie w niebowzięcie mam na myśli. Podobnie jak ty. Skąd pani o tym wie? To znaczy, skąd wiesz? Powiedzmy, że gwiazdy mi powiedziały. Nie chciej za wiele wiedzieć. Tylko dawaj, co łaska, żeby stara Linda z głodu nie zdechła. A zrobię ci takie dobrze, że... Zresztą, sam się przekonasz. Czemu się wahasz? Że stara? Zrzuć z siebie te łachy i z zamkniętymi oczyma oddaj się w moje ręce. Nie myśl sobie, że jak ciało stare, to wyobraźnia i umiejętności raz nabyte też murszeją. Nic z tych rzeczy. Jakie całe życie pielęgnujesz, doskonalisz, to choćbyś nie wiadomo jakimi zmarszczkami dał się czasowi pokryć, przeorać to kunszt w dawaniu miłości, jeśli to kochasz. A ja nadal kocham. Mam w sobie ten ogień. Zawsze będzie przy tobie trwała. Widzisz? Jeszcze cię nie dotknęłam, a już ci stanął. Pomyśl, co tu się będzie działo, jak go ujmę. Z czułością, ruchami posuwisto-zwrotnymi zacznę mazidła przydające mocy wcierać. Miodem z lipy najczulszy punkt pocierać, by mieć co zlizywać językiem, który nie takim przyrodzeniom szlifu i dostojności przydawał. Chodź, twojemu też niczego nie brakuje. Na to wszystko do piersi wciąż poczucie ciepła dającej przytule. I poczujesz się, jak poczuć się powinieneś. Nawet się nie zorientujesz, kiedy przyjdzie czas tego, na co od dawna czekasz, a czego pozbawiła cię bezduszność jakichś cymbałów, dających sobie prawo urządzania ludziom życia według swoich tępych, chorych wyobrażeń. Jeszcze tylko kilka minut, sekund i... Takim sposobem, mój drogi, stara Linda, starą kurwą tu i tam nazywana, przywiodła cię do właściwego stanu przeżywania aktu seksualnego. To kurwa było... Nie bój się tego wyrazić szczerze. Po prostu piękne. Żeby nie powiedzieć po chuju. A zatem wracaj szczęśliwy, szczęśliwie do swojego nieszczęśliwego świata. Pani, tutaj? Przepraszam, my się w ogóle znamy? Poznałem po tym charakterystycznym wzorku na paznokciu. Asystentka seksualna. Chyba mnie pan rzeczywiście z kimś myli, a przyjechałam tutaj trochę pospacerować. Wszyscy pojawiający się w tym miejscu podobno tak mówią. Ale mimo tej maski na twarzy, tam w instytucji rządowej... Po tym niepowtarzalnym wzorku, no i po znamieniu na szyi w odcieniu bladego brązu, wszędzie bym panią poznał. No dobrze, kurwa, dorabiam tu od czasu do czasu, bo na instytucjonalnej pensji trudno egzystować na poziomie zmarzeń. A i tej, no, kurwa, przyjemności innej od codzienności zażywam. Nie musi pan jednak obwieszczać tego od razu całemu światu. Pan też złamał prawo. Podobnie jak pani. Poza tym, niczego nikomu nie zamierzam obwieszczać.
Niech pani idzie, bo naprawdę warto. To nie to, co... zresztą nieważne. Mimo to... Dobrze, nie stójmy tutaj na widoku całego imperium. Chodźmy w cień, w jakieś ustronne miejsce. Moja wizyta w tym miejscu nie może się wydać. Gwarantuję to pani, bo moja też nie. Ale przy okazji, tak sobie myślę... Tę czynność w tej materii, seks mam na uwadze, zostawmy rządzącym i prawo stanowiącym. Nie dała mi pani dokończyć. Drugi raz w sumie. Niech więc pan mówi. Mam może zrobić tu panu dobrze? Zróbmy rewolucję. Co takiego? Skoro zamknęli nas w ramy paragrafów na wszystkie sfery życia, kontrolują na wszystkich szczeblach, że nawet wysikać się i kupy zrobić bez kontroli też już się nie da, to zacznijmy się buntować. Zwłaszcza, że zabrali się już za regulowanie naszej intymności. Po wyjściu z gabinetu usługowego... Rozumie pani, pomyślałem, czy też uświadomiłem sobie, jakie to wszystko bezsensowne. A wizyta tutaj dodatkowo mi to uzmysłowiła. Dehumanizują nas. I wtedy pana naszło? Wtedy. Też mi się to kiedyś zdarzyło. I co? Nie wiedziałam, co miałabym dalej z tym pomysłem zrobić. Tutaj, przed chwilą spotkałem fantastyczną starą kobietę. Lindę. Skąd pani wie? Interesuje mnie przeszłość w ramach imperialnej polityki historycznej. To sobie z nią ucinam pogawędki. Problem tylko w tym, że mogę to sprzedać, to znaczy opublikować w mrokach sieci. Dla najbardziej wtajemniczonych i zaciekawionych historią, której według rządzących jakby nie było. Mówi pani od rzeczy, a ja rzeczywiście o rewolucji zaczynam myśleć. Takiej społecznej, żeby między innymi seks wrócił do wymiaru i funkcji przypisanej niegdyś przez naturę. Była już kiedyś rewolucja seksualna. No i co się z nią stało? Podobno znudziła się ludziom i zapragnęli powrotu do jakichś tradycyjnych, konserwatywnych i innych pierdolonych wartości. No i się potoczyło, ale kierunku nikt nie przypilnował. Skutek mamy w postaci tego, w czym teraz tkwimy. Mimo wszystko... Teraz idę się przede wszystkim zrelaksować, bowiem tylko prawdziwy seks daje nam namiastkę poczucia wolności, o czym zapewne przed chwilą się pan tutaj przekonał. Zatem... O mordę! Mamy kłopoty? Nie wiem, ale na pewno nadciąga jaro. Ten pański kumpel, użyteczny idiota. Benny? Kurwa... I pani? Co wy tutaj razem? To samo, co najpewniej ty. Widzę, że tobie również nie wystarcza rządowa oferta dostarczania rozkoszy cielesnych. Jakby ci to... wam wytłumaczyć... Po prostu, bez ściemniania. Ale skoro masz z tym problem, to mam dla ciebie propozycję. Z panią już to wstępnie przegadaliśmy. Ale co? Trzeba ten stan rzeczy zmienić. Wrócić ludziom to, co przez wieki było najważniejsze w relacjach uczuciowych, erotycznych zwłaszcza. Chyba zaczynam rozumieć. Tylko dlaczego my? A dlaczego nie? Bo daliśmy się zniewolić i teraz ktoś musi zacząć to odkręcać. Ale po co? Pytasz serio? Chociażby po to, by na nowo przywrócić znaczenie pewnym wartościom, uczuciom jak miłość, potrzeba dotyku, bliskości drugiej osoby. Czułych słówek, pieszczot, rozumiesz? Pani rozumie? Staram się. Zatem pora zacząć działać. No, ale jak? Bo jak się dowiedzą, no wiesz, władza i ta cała chujnia z patatajnią, to nas mogą na nawóz przerobić.
Jaro, nie poznaję cię. Co się z tobą porobiło? Kiedyś byłeś bohaterem, a teraz... Już sam nie wiem. Ale ja chyba wiem. To strach. Co strach? To będzie największa przeszkoda w rozpoczęciu działań przywracających dawny, że tak ujmę, rozkoszami cielesnymi ociekający porządek świata. Trzeba więc tylko, albo aż, pokonać w sobie ten strach i... Sami z gołymi rękami przeciwko Imperium? Nie sami, z nimi. Skoro my tutaj przychodzimy mimo szerokiej oferty państwowej i przychodzi wielu innych, którzy podobno nie powinni, to coś chyba jest na rzeczy. Zresztą, gdyby nikt tu nie przychodził po miłość, to teraz w tym miejscu byłaby cisza i pustka. Więc może istotnie warto podjąć tę walkę o powrót do przeszłości. Że też nikt wcześniej nie odważył się na to. Nie możemy pozwolić, by władza trzymała swe łapska na naszych cipkach i kutasikach. Chyba kutasach. Och, nie nadużywajmy słów ponad ich wagę. Zbyt wiele przez te wszystkie lata widziałam, by nie wiedzieć, o czym mówię. Co, jeśli przegramy? Jaro, naprawdę cię nie poznaję. Przecież zawsze chciałeś być bohaterem, kimś ważnym. Brachu, co z tobą? Z historii nieoficjalnej wiem, że każda rewolucja wymaga ofiar, a te zazwyczaj trafiają potem na karty historii. Nawet seksualna? Ta przede wszystkim. Ale trzeba wierzyć, że naprawdę warto, bo bez prawdziwego seksu to... Każdy chyba wie, co nie? Szanowny słuchacz proszony jest o wpisanie swego numeru porządkowego w komentarzu, a następnie wciśnięcie łapki, by zewidencjonować odwiedziny na kanale Audioteatr. Jednocześnie w imieniu ekipy Audioteatru dziękuję za zainteresowanie naszą produkcją. Wciśnij także przycisk subskrypcji, a przypomnimy Ci o terminie kolejnej wizyty. Do usłyszenia. Scenariusz Stach Szulist. Reżyseria Karolina Bast-Kolasa. Montaż i udźwiękowienie Patryk Szymczak. Grafika Grzegorz Marzewski. Postaciom głosu użyczyli Jarek Marcin Stankiewicz. Benny Sebastian Jankowski. Speaker w Instytucie Dariusz Januszewski. Menedżerka Magdalena Przystawska. Asystentka Nina Konarzewska. Żona Ewa Jones. Linda Karolina Bast-Kolasa.